Dziękuję wszystkim patronom Akademii Gitary, bo to właśnie dzięki waszemu wsparciu mogę robić to, co kocham najbardziej. Dzień dobry, ja jestem Tomek i w tym filmie pokażę ci podstawy teorii muzyki dla gitarzystów w 10 minut. A więc zapinamy pasy i startujemy! Uwaga, uwaga! W tym filmie korzystam z amerykańskiego zapisu dźwięków, który jest czasami dodatkowo spolszczany dla naszej wygody i przyzwyczajeń. Jeśli uczęszczasz do polskiej szkoły muzycznej, to pamiętaj proszę, że stosuje się w niej europejski zapis. Więc aby nie wkurzać twojej facetki od muzyki, postanowiłem wypisać wszystkie różnice na ekranie. Nazwy dźwięków muzycznych pochodzą od pierwszych 7 liter alfabetu. Jednak my, muzycy, zaczynamy wymawiać te dźwięki od litery C. Te dźwięki to nic innego jak białe klawisze na fortepianie i powtarzają się w takiej samej kolejności w kolejnych wyższych czy to niższych oktawach. Zauważ, że niektóre dźwięki są oddalone od siebie o cały ton, czyli odległość dwóch klawiszy, lub o pół tonu, czyli odległość jednego klawisza. Pomiędzy dźwiękami E, F oraz B, C występuje tak zwany półton naturalny, czyli one między sobą po prostu stanowią półton. Nazwy czarnych klawiszy na fortepianie powstają poprzez podwyższenie lub obniżenie dźwięku białego klawisza o pół tonu. Dźwięki podwyższamy o pół tonu w prawo, dodając do dźwięku znak krzyżyka oraz dodając do jego nazwy końcówkę is. A więc skoro podwyższaliśmy dźwięki w prawo, to będziemy je obniżać o pół tonu w lewą stronę, dodając do ich znak bemola oraz końcówkę dźwięku S. Wygląda na to, że jeden ten sam dźwięk może posiadać dwie różne nazwy. My, muzycy, mówimy na to enharmonia. Na początku wydaje się to być głupie, ale wraz z pogłębianiem tematu zaczyna nabierać coraz więcej sensu. Dźwięki zapisane półton po półtonie nazywamy ciągiem chromatycznym. I za pomocą tego ciągu w bardzo prosty sposób możemy nazwać wszystkie dźwięki na gryfie. Do tego wystarczy nam tylko znać nazwy dźwięków, do których nastrojone są puste struny, a następnie próg po progu przepisać chromatykę na gryfie. Nazwy pustych strun w stroju standardowym od najgrubszej do najcięższej to E6, A5, D4, G3, B2 oraz E1. A więc weźmy sobie dla przykładu strunę E. Dźwięk E to jej próg zerowy, a więc na progu pierwszym będzie miała następny dźwięk chromatycznie, czyli dźwięk F, próg drugi to dźwięk Fis, próg trzeci to dźwięk G i tak dalej, i tak dalej. Po 12 progu dźwięki powtarzają się w takiej samej kolejności, lecz o oktawę wyżej. Skala durowa, czyli to, co od dziecka znamy jako proste do, re, mi, fa, sol, la, si, do, to nic innego jak schemat całych tonów i półtonów wymieszanych między sobą w odpowiedniej kolejności. Takiej kolejności jak cały ton, cały ton, półton, cały ton, cały ton, cały ton, półton. Jak się dobrze przyjrzymy, zauważymy coś takiego na białych klawiszach, kiedy zaczniemy grać od dźwięku C. Stosując taki oto prosty schemat, możesz zagrać każdą skalę durową od dowolnego dźwięku. Pamiętaj tylko, aby zastosować się do zasady zachowania kolejności alfabetycznej dźwięków i właśnie po to będzie nam przydatna enharmonia, o której było co nieco wcześniej. Dla przykładu, prawidłowo zapisana skala F-dur składa się z takich dźwięków jak F, G, A, bez bemolem, C, D, E. Widać tutaj poprawną kolejność alfabetyczną dźwięku. Tą samą skalę możemy również zapisać niepoprawnie, używając takich nazw dźwięków jak F, G, A, Eyes, C, D, E. Jak widać, zerwaliśmy tutaj naturalną kolejność dźwięków i powtórzyliśmy dwa razy literę A, pomijając literę B. Właśnie dlatego potrzebujemy zarówno dźwięków podwyższanych krzyżykami i obniżanych bemolami. Mamy już wesołą skalę durową, lecz co z jej smutnym odpowiednikiem, czyli skalą molową? Okazuje się, że możemy ją zbudować od szóstego dźwięku skali durowej i korzysta ona dokładnie z tych samych dźwięków wtedy, lecz układ odległości między tymi dźwiękami po prostu się nam pomiesza i powstanie inaczej brzmiąca skala. Zatem dźwięki skali molowej ułożone są następująco.
cały ton, pół ton, cały ton, cały ton, pół ton, cały ton, cały ton. Zauważ, że skala durowa brzmi wesoło oraz promieniście, a skala molowa brzmi oczywiście smutno i mrocznie. Za te różnice są odpowiedzialne odległości między dźwiękami, nazywane w muzyce interwałami. Interwały muzyczne są niczym DNA muzyki. Zawierają w sobie instrukcje budowy każdej małej, najmniejszej cząsteczki muzyki, czyli są niczym takie małe, budowlane cegiełki. Możemy je grać zarówno melodycznie, czyli jeden po drugim, jak i harmonicznie wszystkie naraz. A ich nazwy pochodzą od łacińskich nazw liczebników. Po pierwsze pryma, po drugie sekunda, po trzecie tercja, po czwarte kwarta, po piąte kwinta, po szóste seksta, po siódme septyma i po ósme oktawa. A więc wychodzi na to, że interwały służą nam do mierzenia odległości między jednym dźwiękiem a drugim, czyli są niczym taka miarka dla dźwięków. Te dźwięki mierzymy w półtonach i każdy interwał ma w sobie właśnie tą określoną ilość półtonów odległości, nazwę i rodzaj. Nazwa interwału pochodzi od ilości liter, a jego rodzaj od odległości mierzonej w półtonach, czyli od półtonów. Najpierw przykład prosty. Między dźwiękami C oraz G mamy 5 liter. Zobacz na to. C, D, E, F, G. 5 liter to interwał piąty, czyli tak zwana kwinta. Uwaga, uwaga, w nazewnictwie interwałów również zachodzi zjawisko enharmonii, więc możemy ten sam interwał nazywać różnymi nazwami. Dźwięki C oraz Fis zawierają między sobą cztery litery: C, D, E, Fis. Czyli będzie to interwał kwarty, a konkretnie kwarty zwiększonej. A dźwięki takie jak C oraz Gs, mimo że to będą te same klawisze, to będzie to odległość pięciu dźwięków: C, D, E, F, G, czyli interwał kwinty, tym razem zmniejszonej. Ważne, aby płynnie posługiwać się interwałami, zapamiętaj każdy interwał jako jego symbol, nazwę oraz ilość półtonów. Pryma czysta to pierwszy interwał, tak zwany początkowy, bo to właśnie od niego liczymy pozostałe interwały, a więc zawiera 0 półtonów. Sekunda mała, 1 półton. Sekunda wielka, 2 półtony. To po prostu inny sposób mówienia na półton i cały ton. Tercja mała, 3 półtony. Tercja wielka, 4 półtony. To właśnie interwał tercji mówi nam, czy dany akord lub skala jest molowa, czyli tercja mała, lub durowa, czyli tercja wielka. Kwarta czysta, 5 półtonów. To bardzo ładnie brzmiący interwał i właśnie za jego pomocą stroimy większość strun gitary. Tryton, 6 półtonów. Przez muzyków nazywany jest diabłem w muzyce i jego brzmienie zdaje się to oddawać. Możemy go nazywać również kwartą zwiększoną lub kwintą zmniejszoną, a ta nazwa będzie wynikała oczywiście z ilości liter. Kwinta czysta, 7 półtonów. Bardzo ładnie brzmiący interwał, spokojnie, fajnie. I każdy gitarzysta zna go, bo każdorazowo kiedy grasz power chord, trzymasz interwał kwinty czystej. Seksta mała, 8 półtonów. Seksta wielka, 9 półtonów. Septyma mała, 10 półtonów oraz septyma wielka, 11 półtonów. I wielokrotnie zadawano mi pytanie, co to jest za symbol siódemki nad nazwą akordu. To jest symbol septymy małej, czyli 10 półtonów, a więc jest to akord z dodanym dźwiękiem septymy małej. No i przyszła w końcu pora na oktawę czystą, czyli 12 półtonów, czyli dźwięk początkowy o tej samej nazwie, lecz zagrany o oktawę wyżej. Można również zagrać coś o oktawę niżej. Koło kwintowe to jedno z bardziej przydatnych muzykom narzędzi. Gromadzi w sobie wszystkie tonacje w uporządkowany sposób. Na szczycie koła widnieje tonacja C-dur, zawierająca same dźwięki naturalne. Pod tą tonacją widać jej molowy odpowiednik w postaci tonacji amol. Po prawej stronie od C-dur znajdują się tonacje krzyżykowe. Każda następna tonacja zawiera o jeden krzyżyk więcej niż poprzednia. Po lewej stronie widnieją tonacje bemolowe. Każda kolejna tonacja zawiera o jeden bemol więcej. Dźwięki, które mają ulec podwyższeniu lub obniżeniu, są widoczne we właściwej kolejności na samym kole kwintowym. Zauważ, że akordy należące do wybranej tonacji są rozmieszczone w polach dookoła tejże tonacji. To by było na tyle. Mam nadzieję, że razem dotrwaliśmy do końca i że udało Ci się nauczyć podstaw teorii muzyki w krótki i treściwy sposób.
Przy okazji zapraszam serdecznie na pozostałe filmy o tematyce teorii muzyki, umieszczenie je teraz na ekranie w playliście. I jeśli możesz, to zalajkuj ten film, zasubskrybuj mój kanał oraz udostępnij to wideo innym potrzebującym, początkującym gitarzystom. Na pewno im się to przyda. Póki co, see ya i do następnego.